Podróżujemy do źródeł, wracamy do źródeł. Między innymi rozmawialiśmy dzisiaj o polskim górnictwie, o polskiej energetyce. I o polskiej energetyce także rozmawialiśmy podczas naszej letniej podróży. Tak jak mówiłam, wracamy do źródeł i szukamy tego, co jest ważne w Polsce. Docieramy do osób, które działają w polskim interesie i które patrzą szerzej na to, co się dzieje w polskiej energetyce. I w związku z tym dotarliśmy między innymi w Szczecinie do kancelarii, prawnej mecenasa Michała Lizaka. Michał Lizak jest to adwokat, mecenas, który reprezentuje port Szczecin-Świnoujście właśnie w związku, dokładnie zarząd morskich portów Szczecin i Świnoujście jest ich pełnomocnikiem, jeżeli chodzi o rurociąg Nord Stream. Drugiej nitki, pierwszej nitki, także był jej przedstawicielem i udało nam się porozmawiać z panem mecenasem Michałem Lizakiem na ulicy Bolesława Krzywoustego w Szczecinie, kancelaria na pierwszym piętrze w pięknej przedwojennej kamienicy. Dobra, to zaczynamy. Mhm. Ja sobie jak tak zastanawiam się, żeby było jak najlepiej pana słychać, żebym już tego nie ruszała. Mhm. To będzie tak. Pan jest pełnomocnikiem zarządu portu Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście w sprawach administracyjnych toczących się przed sądami niemieckimi, przed administracją niemiecką w zakresie Nord Stream 1 wcześniej, a teraz Nord Stream 2. Jeżeli chodzi o Nord Stream 1, no to efektu jakby Polska nie uzyskała takiego, jakiego chciała. Efektu Polska nie uzyskała. Sądy administracyjne w Niemczech, łącznie z Federalnym Trybunałem, uznały, że Zarząd Morskich Portów nie ma w ogóle przymiotu strony, to znaczy nie ma interesu prawnego w tym, aby dochodzić swoich roszczeń. Kto miałby? No tak, ja mówię tak, jak sąd administracyjny stwierdziły. Uznały w pierwszej kolejności, że nie mamy, że Zarząd Morskich Portów nie ma przymiotu strony. W drugiej kolejności ustosunkowały się, że merytorycznie, że nawet gdyby miał interes prawny, to i tak merytorycznie tutaj należało oddalić żądania, roszczenia czy prawa Zarządu Morskich Portów. No to jest taka decyzja, ja to mówię, sądów administracyjnych niemieckich, która no bardziej ma na względzie interes Niemiec, a nie przepisy prawa. W analogicznych sprawach dotyczących, na które my żeśmy się powoływali, na wcześniejsze podobne sprawy, czy analogiczne, gdzie na przykład port lotniczy w Zurichu występował przeciwko Federalnej Republice Niemiec odnośnie lotów, nie wchodząc w szczegóły, była podobna sytuacja, to tamtejsze sądy administracyjne uznały, że jednak port lotniczy w Zurichu ma ten interes prawny. Tutaj sądy uznały w przypadku Nord Stream 1, uznały, że absolutnie nie mamy tutaj tego interesu prawnego, przedstawiając szereg argumentów, które naszym zdaniem nie były absolutnie nie odpowiadały regulacjom zarówno niemieckim, jak i prawu międzynarodowemu. My w tej chwili czekamy, aż sprawa Nord Stream 2 się rozstrzygnie i ewentualnie wtedy będziemy się decydowali na ewentualne postępowanie międzynarodowe. No ale właśnie, no to jeżeli mają Państwo doświadczenie z jedynką, to nie obawiają się Państwo, że będzie taka podobna sytuacja z Nord Stream 2? Tak, przy czym my musimy wyczerpać ten wewnętrzny... Czyli na jakim etapie dzisiaj jest? My w tej chwili jesteśmy na etapie takim, że administracja niemiecka, czyli Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii wydał pozwolenie na budowę rurociągu Nord Stream 2 na terenie wyłącznej strefy ekonomicznej Niemiec, wydał tą decyzję. My, jako Zarząd Morskich Portów, zaskarżyliśmy to do sądu administracyjnego w Niemczech, w Hamburgu, pierwszej instancji. Czekamy w tym momencie na wyznaczenie terminu posiedzenia i jednocześnie będziemy odpowiadali na z kolei pisma, które zostały przedstawione przez drugą stronę, czyli przez Nord Stream 2. Zaskarżenie przez Państwa tej decyzji nie ma żadnego skutku, jeżeli chodzi o wstrzymanie wykonalności budowy? Nie ma. Też te przepisy akurat w tym przypadku Niemcy w taki sposób je skonstruowali, że fakt, że sprawa jest procedowana przed sądem administracyjnym, nie oznacza, że jest wstrzymane. Wręcz przeciwnie. Te decyzje są prawomocne, o czym świadczy chociaż
chociażby to, że te prace w tej chwili się toczą. Tylko ja chciałbym jedną rzecz podkreślić. Nam zależy na tym, tylko można powiedzieć na tym, żeby w określonym fragmencie na przestrzeni 2 mili rurociąg został wkopany w podłoże. Czyli nie, żeby zablokować budowę, jak było przy jedynce. Nie, przy jedynce tak samo. Tak samo. Tak samo. My chcemy, żeby na określonym kawałku rurociąg został wkopany w podłoże. I to pokazuje, i problem polega na tym, że to pokazuje, pomimo deklaracji, które padały w 2009 i w 2010 roku, czy to przez ministra spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, czy przez panią kanclerz Angeli Merkel, oni wyraźnie wskazywali, że jeżeli będzie problem związany z tym, z rozwojem portu, jeżeli rurociąg będzie uniemożliwiał rozwijanie się portu, to w tym momencie strona niemiecka deklaruje, że wkopie, krótko mówiąc, ten rurociąg. No i na deklaracjach się skończyło. Na deklaracjach się skończyło. Ta rura z jedynki jest, ona jest. Bardzo utrudnia funkcjonowanie. Ona utrudnia rozwój, ja tylko podam przykład w tym momencie, na ile możemy tutaj mówić, nie zdradzając żadnych tajemnicy handlowych, ale generalnie czy tajemnicy przedsiębiorstwa. Natomiast proszę pamiętać o tym, że w tej chwili do portu w Szczecinie poprzez to, że jest rura Nord Stream 1, mogą wpływać jednostki o zanurzeniu 13,5 metra. I nie więcej. Podczas kiedy na przykład do portu w Rostoku mogą wpływać jednostki o zanurzeniu 15 metrów. Czyli tyle ile ciśnienie duńskie mogą przepuścić, to plus minus 15 metrów. Czyli najistotniejsze, tak? I to jest tak. Czyli te większe, czyli w perspektywie krótszej czy dłuższej będzie uniemożliwione wpływanie jednostek powyżej zanurzenia 13,5 metra, co znacznie ograniczy możliwość rozwoju, może ograniczyć rozwoju portu. To mówi pan teraz o dwójce. Ja mówię teraz... i o jedynce, i o dwójce, bo to jest taka sama sytuacja. One będą na tej samej, głębokości położone, tak? Tak. A my nie... jak mamy jedynkę, to z tą dwójką się tak męczyć? Musimy się męczyć po to, żeby po pierwsze doszło nam o wiele więcej argumentów w tym momencie. Dlatego, że w 2019 roku zostało ze strony Zarządu Morskich Portów, jak i ze strony rządu, mówię tak bardzo ogólnie, już konkretne plany dotyczące rozwoju chociażby portu kontenerowego i to, że jak strona niemiecka nam zarzucała w przypadku Nord Streamu 1, że nie wykazaliśmy konkretnych planów rozwoju portów, konkretnie jakiego interesu, jaki interes będzie zagrożony, to o tyle w tym przypadku, w przypadku Nord Stream 2 już konkretne są plany wynikające z planu rozwoju, z uchwał Rady Miejskiej, pogłębienie toru, tych 60 paru kilometrów będzie. Teraz to już jest zaplanowane, już to się rozpoczęło. To już się rozpoczęło. Przy czym proszę pamiętać o jednej rzeczy, że przecież my nie mówimy o rozwoju portów w perspektywie 5 lat, tylko to jest kwestia kilku czy kilkudziesięciu lat. Przecież ta rura tam będzie spoczywała, pozwolenie jest na 50 lat, ale to nawet wystarczy, tak? To musimy w dalszej perspektywie. A jak w tym wszystkim odnajduje się Rosja? Czy w ogóle mają państwo jakieś... Nie, to jest poza Rosją. To znaczy tutaj w ogóle oni nie są stroną, dlatego że jeszcze raz podkreślam, my znajdujemy się po pierwsze w przepisach póki co wewnętrznych niemieckich i w sądownictwie i administracji wewnątrz niemieckiej. Bo to dotyczy wyłącznie strefy ekonomicznej Niemiec. To jest jedna sprawa, a jak pan patrzy w ogóle na to, że Dania i te kraje skandynawskie nie protestują, wręcz przeciwnie, tak? Idą w sukurs Niemcom i nie zablokowały, bo to mimo w sumie obietnic. No takie wstępnie były deklaracje, prawda? Że nie będą się zgadzać raczej na Nord Stream. No tak, ale to pokazuje, ta sprawa Nord Stream pokazuje, to jest jakby pytanie pozaprawne, ale jednocześnie zahaczające o prawo, prawda? Bo ja to obserwowałem, tak jak mówię tutaj, przy okazji tego pozwolenia na budowę. Natomiast ja uważam, że to pokazuje, przecież proszę popatrzeć na początkowe stanowisko Danii, prawda? Mhm.
Ja obserwowałem to na przykład, w jaki sposób organizacje zielonych znajdowały się przy okazji Nord Stream 1, Nord Stream 2, to znaczy one w ogóle nie protestowały, tak? To było też takie zderzenie. Ja bezpośrednio brałem udział w niektórych spotkaniach, gdzie typowo ekologicznych, to znaczy jaki miałby wpływ położenie rury na ekologię, i proszę sobie wyobrazić, że no tam naprawdę są potężne zagrożenia ekologiczne i praktycznie nie było żadnej organizacji zielonych. A w tym samym czasie te organizacje zielonych niemieckich protestowały na przykład przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej. Także no tutaj w grę wchodzi polityka i tak samo w Danii. No proszę zwrócić uwagę, że początkowe stanowisko Danii było negatywne, natomiast no mam wrażenie, że zostały uruchomione inne czynniki poza polityczne i pozapolityczne, które wpłynęły na zmianę stanowisk poszczególnych krajów. Wystarczy popatrzeć, kto znajduje się w zarządach i w radach nadzorczych spółki Nord Stream 1 i Nord Stream 2. To są były osoby wysoko funkcjonujące, tu znany przykład, prawda, Schrödera, kanclerza Schrödera, ale ze strony innych państw, między innymi Finlandii czy Szwecji, tak, czy Danii. Przyniósł pan książkę tutaj, afera Nord Stream, szpiecy, których przyniosło ocieplenie. I co? Ta książka dużo pokazuje. To jest bardzo dobra książka, bo ona pokazuje, to jest napisana książka przez duńskiego dziennikarza śledczego, który bardzo dobrze pokazuje, w jaki sposób Rosja wykorzystała tutaj swoje kontakty polityczne, gospodarcze i inne z włodarzami państw, przez których wody terytorialne, pomijam Niemcy oczywiście, biegnie Nord Stream 1 i Nord Stream 2, czyli z Duńczykami, ze Szwedami i z Finami. To teraz jaka jest przyszłość w takim razie Nord Stream 2 według pana? Będzie wybudowany? No to już jest pytanie... Do polityków. Do polityków. Patrząc z punktu widzenia Szczecina, my chcemy, żeby rurociąg został zakopany. I co jest, jeszcze raz mówię, co jest zastanawiające, no jeżeli przy budżecie Nord Stream 2 budowy 10 miliardów euro nie znajdujemy, Niemcy czy spółka Nord Stream 2 twierdzi, że nie za bardzo ma możliwości wkopania tego rurociągu, no to jasno pokazuje, że przy okazji kwestii związanych z gazem, no Niemcy chcą ewidentnie osiągnąć inny cel. Powiedział pan, że teraz oczekują państwo na decyzję sądu administracyjnego, tak, w Niemczech. Jeżeli będzie ona negatywna, to później kolejną... To potem jest sąd drugiej instancji w Hamburgu, a następnie Federalny Trybunał w Lipsku administracyjny, a następnie ewentualne organizacje międzynarodowe. A jak było przy Nord Stream 1? Podobnie się skończyło na Federalnym Trybunale Administracyjnym, przy czym my będziemy w tej chwili przygotowujemy w ramach Nord Stream 1 na podstawie tych nowych planów, którymi w tej chwili dysponujemy, będzie przygotowywany wniosek do urzędu niemieckiego o zmianę decyzji w zakresie Nord Stream 1 poprzez zakopanie tego rurociągu w tym fragmencie. Czyli pomimo tego, że sprawa się prawomocnie skończyła, to tak czy inaczej będziemy powołując się na deklarację, pani kanclerz, będziemy składali wniosek o, w dalszym czasie będziemy składali wniosek o zmianę tej decyzji poprzez, jeszcze raz mówię, wkopanie rurociągu w tym pan zakresie. Pan powiedział też ważną rzecz, rozumiem, że tak tłumaczyła się strona niemiecka, że to jest technicznie niewykonalne, że to jest bardzo drogie, żeby to wkopać? Nie, oni się tłumaczyli, ja naliczyłem z 15 argumentów prawnych, technicznych, tak, jest mnóstwo, bo oni doszli do tego, tak jak powiedziałem, że powołali się, również strona niemiecka mówi o sądzie niemieckim, ale również o prawnikach w Nord Stream 1 i Nord Stream 2, oni szereg argumentów powołują, między innymi kwestie związane z tym, że powołując się od kwestii prawnych, o których mówiłem, to również technicznych, że z punktu widzenia technicznego będzie to utrudnione. Jakie te techniczne główne rzeczy są? To, że co?
No właśnie. No, problem jest techniczny, powołując się na... Po prostu, że ogólnie techniczne, tak? No, że techniczne, nie ma szczegółów, no. Tak? Nie. Że po prostu. Tak. Aha, myślałam, że pan wie, że tutaj... Nie, technicznie nie. Znaczy, oni tam dają swoje argumenty, natomiast no dobrze wiemy, że na tej przestrzeni no można po prostu w taki sposób zakopać rurę, żeby to nie kolidowało, nie przeszkadzało w funkcjonowaniu dalszej części rury. Czyli kiedy następna rozprawa? My mamy teraz termin do września na merytoryczną odpowiedź. I w tym momencie, i po przesłaniu przez nas odpowiedzi na stanowisko strony niemieckiej, sąd będzie wyznaczał. Mamy obiecane wstępnie przez sędziego, że do końca roku ma być rozprawa. Pierwsza. Ale myślę, że na tej pierwszej rozprawie, bo tak zazwyczaj jest procedowane w Niemczech, że starają się to tego typu sprawy na pierwszej sprawie. Jeżeli nawet coś się przedłuża, to wtedy ta rozprawa może trwać 2-3 dni, ale w taki sposób, żeby to w miarę możliwości na jednym, w miarę krótkim terminie przeprowadzić taką sprawę. Czyli czekamy na pierwszą rozprawę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.